badania Barometr Zaufania Edelmana wynika jasno, że Polscy są na piątym miejscu od końca wśród 20 badanych krajów, jeżeli chodzi o zaufanie rozumiane tak bardzo, bardzo szeroko. I to jest zła informacja. Dobra informacja jest taka, że to zaufanie rośnie, natomiast z drugiej strony, tak jak mówię, no jesteśmy na szarym końcu. W zeszłym roku przedostatni, w tym roku piąte miejsce od końca. Nie ma powodów do aż tak wielkiej radości, jakby się mogło wydawać. Przyjmujemy, że instytucji ufamy, jeżeli 50% ankietowanych powiedziało, że tę instytucję darzy zaufaniem. I w Polsce jedyną taką instytucją są organizacje pozarządowe. One cieszą się zaufaniem 54% społeczeństwa, a więc możemy powiedzieć tak obiektywnie, że NGO-som ufamy. Ufamy też biznesowi, co dość zaskakujące, bo wydawałoby się, że w świecie, kiedy słyszymy dużo złych rzeczy na temat korporacji, będziemy zachowywali duży dystans. Okazuje się, że nie. Ufa im ponad 40% społeczeństwa. Na kolejnym miejscu, i to nie najlepsza informacja, media. Mediom ufamy coraz mniej. Około 30-40% ludzi deklaruje, że mediom jako instytucjom ufa. A na samym końcu jest rząd. To nie jest specjalnie zaskakujące, bo na całym świecie ludzie rządom ufają coraz mniej. Natomiast w Polsce mniej więcej 1/4 społeczeństwa deklaruje, że rządowi ufa.